Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Drodzy Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiali o strasznym scenariuszu, planie obronnym Polski, który przygotował rząd Donalda Tuska, i ten plan realizował scenariusz właściwie rosyjski. Do Wisły Rosjanie mieli wejść i bronić się. Polska miała de facto właśnie dopiero od połowy swojego terytorium. Ale zanim do tego przejdziemy, musimy z redaktorem Wojtkiem Biedroniem, który jest moim i Państwa gościem, poruszyć sprawę tego, w jaki sposób Donald Tusk odnosi się do dziennikarzy. Zaatakował redaktora Michała Rachonia, obrażał go, groził mu. To są standardy, które tak zwani demokraci chcą tutaj w Polsce tak zwanie przywrócić. Znaczy, ja doskonale pamiętam, kiedy jeden z najgłupszych prokuratorów w Warszawie z jednym z najgłupszych oficerów ABW wyrywali Sylwestrowi Latkowskiemu laptopa w kontekście afery podsłuchowej. Zobaczyliśmy scenę, w której Donald Tusk nie tylko grozi dyscyplinarnie, czyli jakby no, zwolni pana Michała Rachonia, to są ich wolne media właśnie, ale on też mu grozi właśnie karnie. To mnie przeraziło. Ja uważam, że dzisiaj wszyscy dziennikarze, czy lubią i cenią Michała Rachonia, czy go nie lubią i nie cenią, to dzisiaj każdy dziennikarz w Polsce powinien być Michałem Rachoniem i tak się dzisiaj czuję. Głośno o tym mówmy. Pamiętajmy o tym, do czego doszło pod gmachem telewizji. Dziennikarz, który przez miesiące próbuje zadać pytanie do jednej z ważniejszych reportaży polskiego dziennikarstwa po 89 roku, mówię o Resecie, próbuje zadać pytanie byłemu i szykowanemu, jak rozumiem, na nowego premiera, słyszy, że będzie siedział, że będzie odpowiedzialność karna. To jest niesłychane. To jest, drodzy państwo, niestety standard, jaki się zanosi, ale porozmawiamy teraz o standardzie, jaki miał też być wprowadzony na wypadek wojny. Wbrew pozorom niedaleko te tematy tak, obok siebie leżą, ja jestem głęboko tym wszystkim przejęty. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało elementy założeń planu obronnego Rzeczpospolitej na wypadek wojny z Rosją, planu sformułowanego w rządzie Donalda Tuska. Proszę o materiał. Uwaga, uwaga. Rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. Plan użycia sił zbrojnych zatwierdzony przez ówczesnego szefa Monklicha zakładał, że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie 2 tygodnie, a po 7 dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły. Potwierdza to generał Różański, były dowódca generalny. Dokumenty dobitnie pokazują, że Lublin, Rzeszów i Łomża mogły być polską buczą. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło i będzie broniło każdego skrawka Polski. Wojtku, jak się czułeś? Znaczy, no, drodzy państwo, jakby ja jestem trochę w tym wszystkim pogubiony. To jest porażające, znaczy, przede wszystkim. Ja powiem szczerze, nie miałem tego w planach. Byłem przez 170 dni na Ukrainie i wiele razy nawiedzała mnie straszna wizja, co by było, gdyby Rosjanie zaatakowali Polskę. Czy tak samo by wyglądały bombardowane osiedla z wielkiej płyty, czy tak samo ludzie na stacjach metra, czy w piwnicach by żyli, czy tak samo okupacja wyglądałaby przez deportowanie ludzi, gwałty na kobietach. I kiedy zobaczyłem ten materiał, że rząd Donalda Tuska zakładał, że od Wisły damy radę, to moje najgorsze koszmary z wojennej Ukrainy po prostu powróciły. Jaka jest, Wojtek, twoja refleksja na ten materiał? Cieszę się, że powiedziałeś o Ukrainie. Też bardzo na to liczyłem. Z nas wszystkich dziennikarzy tutaj w redakcji jesteś najbardziej doświadczonym dziennikarzem, który widział po prostu rozpacz wojny. Mnie przeraża coś innego. Taka łatwość w formułowaniu tego typu dokumentów, bo to trzeba też powiedzieć, ten dokument wprost wskazuje. To nie jest w jakiś sposób zawoalowane, prawda, i tak dalej. Nie, to jest doktryna zakładająca oddanie 10 milionów Polaków w ręce, już wtedy przecież wiedzieli w 2010-2011 roku, bo plany były wcześniej niż w 2011 przygotowywane, w ręce zbrodniarza, w ręce gwałcicieli, w ręce zabójców dzieci. Polskę oddano, tę Polskę, jakby nie zastanawiając się kompletnie nad tym, że są miejsca na Podlasiu czy Podkarpaciu, w których można się łatwo dosyć długo bronić. Ponieważ nie wiem, który, znaczy wiemy, którzy idioci to wymyślili, natomiast Ukraina pokazała, wojna na Ukrainie, że można operować na naprawdę bardzo szerokich terenach bojowych, że można toczyć wojnę partyzancką. Cały początek wojny pokazał, że nawet jak Rosjanie byli pod Kijowem, to szybkie suwy podjeżdżały, chłopaki walili z dżewelinów i z czego mieli, po czym znikali. Wojna duchów, to też wielokrotnie o tym mówiłeś, opisywałeś, wiemy to z innych mediów, z relacji.
oddano 10 milionów Polaków i tutaj jest coś innego ważne, jeśli Kuba pozwolisz. No bo więc mamy jakąś strategiczną koncepcję, ale to nie była tylko strategiczna koncepcja. W moim przekonaniu to miało bardzo głębokie polityczne tło. To była to był plan strategiczno-polityczny. Chodzi o Niemcy, że tworzymy strefę buforową, bronimy de facto nie tylko państwa niemieckiego. Gdzieś te 10 milionów Polaków, przynajmniej połowa z nich, to nie byli wyborcy Platformy Obywatelskiej, o czym doskonale sobie zdawali sprawę. Słynny tekst z restauracji, a niech pana, to z Polską Wschodnią. No, tak? Nie możemy zaprosić pana Karpińskiego, bo siedzi, ale w kryminale dzisiaj, który to powiedział hasłem Polską Wschodnią. Natomiast ja uważam i będę tego bronił zawsze, to ma bardzo głębokie tło. I tu mamy jeśli byśmy mogli tę mapę pokazać Ukrainy, bo historia pokazuje, że tam, gdzie Ukraina postanowiła się bronić, czyli ten niebieskie terytorium, tam, gdzie postanowiła się bronić, wyrzuciła stamtąd Rosjan. Mhm. Ale tam na południu, te czerwone terytoria, gdzie zdrajcy po prostu oddali te tereny, zdradzili też informacje Rosjanom, gdzie stacjonują ukraińskie oddziały, to tam okupacja trwa już ponad rok. I to nie jest w tym planie takie założenie, że my odbijemy te tereny. No bo nie przywrócimy życia poległym, elity się morduje, wywozi się ludzi na Syberię, gwałty, porywa się dzieci do rusyfikacji. Ja bym chciał przypomnieć, Wojtku, nasz wspólny materiał z marca 2022 roku, jak łączyłeś się ze mną, to były pierwsze tygodnie wojny, a to był Charków, obok którego stali Rosjanie. Nie zdążyłem spytać Julii, ona oczywiście ma teraz mnóstwo spraw na głowie, nim tam najmniej ważni jesteśmy my, polscy dziennikarze, choć oczywiście niezwykle dziękuję ci za tę wspaniałą rozmowę, poruszającą, bardzo również dla mnie wzruszającą, muszę ci powiedzieć, ale czy oni naprawdę wciąż wierzą w zwycięstwo, w to, że da się pokonać Putina? Przecież w takim Charkowie czy Mariupolu sytuacja humanitarna, no powiedzmy sobie szczerze, jest albo zaczyna być beznadziejna. Mimo wszystko widzę u tych ludzi niezwykłą odwagę, taką twardość, mimo tego, że im łzy często lecą po policzkach. Ja sobie wyobraź, Wojtku, bo to wszystko było bardzo realnym scenariuszem. Polska przygotowywała się na obronę tylko części terytorium. Tak. Rosjanie wcześniej ćwiczyli atak na Polskę podczas manewrów na Białorusi. I wyobraź sobie, że łączysz się ze mną w innej, nie daj Boże, takiej platformerskiej rzeczywistości, tylko ja łączę się z tobą na tle tej szkoły. Pokażcie, drodzy państwo. To jest szkoła. Poznajesz, Wojtku, ten budynek? Wojtku. Tak, oczywiście, że poznaję. To jest twoja szkoła podstawowa numer jeden w Nowym Sączu. Bo to był, bo Nowy Sącz byłby miastem frontowym jak Charków. Tak. Mniejsze oczywiście Nowy Sącz niż Charków, ale... Ale przecież to był realny scenariusz. W szkołę uderzanie Rosjanie Kubo, pierwsi, jak się łączy się przed twojej szkoły. Kubo, to jest realny scenariusz. Jak się z tobą łączyłem wtedy na początku wojny na Ukrainie, to widząc te wypatroszone przychodnie, szpitale, bloki, pamiętam, które penetrowałeś, przygotowując kolejny materiał do telewizji w Polsce.pl, to ja sobie wyobraziłem blok, w którym się urodziłem. Dom, w którym mieszkałem do 18 roku życia, do wyjazdu do Krakowa na studia. Zobaczyłem moich rodziców, zobaczyłem moją siostrę, zobaczyłem wszystkich moich bliskich. To jest coś niewyobrażalnego, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, co to oznaczało, bo Kubo, to nie jest tak, że obudzilibyśmy się w platformerskiej Polsce, jeśli wybaczę, że cię trochę poprawię. Obudzilibyśmy się w niewolnym kraju. Dlaczego? Dlatego, że oddanie połowy kraju i przyklejenie się do Niemiec i innych wyimaginowanych wspólnot oznaczałoby utratę przez Polskę niepodległości. Przestalibyśmy być krajem niezależnym. Dyktat Unii Europejskiej to jest pikuś w tym, co by się stało, gdybyśmy zostali rzeczywiście pozbawieni połowy kraju, połowy ludności, no czy jednej trzeciej w tym przypadku ludności. No to jest coś, utrata Donbasu przez Ukrainę jest niczym, co miałoby się stać. Ale ja prawda, jeśli wy prawda, pozwolisz, tak. Wiem, że mamy mało czasu. Jedna bardzo ważna rzecz. Generał Skrzypczak. Mm-hmm, mm-hmm.
przypomniał, że jedną z tych jednostek likwidowanych, ponieważ za doktryną oddania połowy Polski szła doktryna oddania połowy armii, w sensie zlikwidowania jednostek. Jedną z tych jednostek była pierwsza warszawska dywizja zmechanizowana imienia Tadeusza Kościuszki, której dowódcą był generał Bóg Tadeusz. Pamiętam, że na naradzie w Wesołej ówczesny szef MON Bogdan Klich na pytanie moje i Buka, czy planuje zlikwidować pierwszą dywizję zmechanizowaną, odpowiedział, że absolutnie nie ma. Skłamał. I teraz trzeba przypomnieć sobie 10 kwietnia 2010 roku. Generał Tadeusz Bóg ginie w katastrofie smoleńskiej. Mamy koło. Straszliwe koło. Co więcej, dziennikarze, dla mnie to jest już naprawdę panświnizm, próbują powiedzieć, że niby to PiS odtajnił sekrety, teraz sprzedał Rosjanom. No, ja jestem w ogóle w szoku, jakby odwraca się uwagę od tego, że rząd polski planował uciec. Planował od początku uciec. A współpraca polskiego wywiadu z GRU wcześniej. Współpraca tak, polskiego no, wywiadu dzisiaj wojskowego też będzie kolejny z FSB. Odcinek tak? Resetu. Ale nawet portal Onet napisali taką rzecz, że działacze PiS w Lublinie są oburzeni, że no, anonimowi jak wiadomo, zawsze, tak. Że przypisuje się scenariusz taki, że w Lublinie byłaby bucza. Proszę państwa, ja widziałem te masowe groby. Proszę o materiał spod Izjumu, las pod Izjumem, gdzie mordowano mieszkańców. Byli tam też przedstawiciele elit, ale byli też zwykli cywile, dzieci, kobiety. To widziałem na własne oczy. To nie jest historia, to nie jest 43 rok, to nie są czasy stalinizmu. Tu pies bawiący się w kościach niestety tamtejszych ludzi. To jest autentyczny scenariusz. Wojtku, ale mamy część elity spaństwinioną totalnie, jeśli ich to nie rusza i oni się martwią, że o jej PiS dostanie parę procent teraz więcej, a nie martwią się tym, że łajdacki rząd planował bronić się na Wiśle. Jeśli eksperci mówią, no wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że to tak będzie okupacja rosyjska wyglądała. Kto nie wiedział? Po Gruzji, po Czeczenii, po wysadzaniu bloków w Bujnacku. Znaczy, do mnie wróciły, ja wróciłem z Ukrainy, chcąc już w pewien sposób zamknąć te wojenne refleksje, ale one nam do mnie nie naprawdę... Da się ich, wybacz Kubo, ale będziemy o nich dalej rozmawiać pod tym względem, z tego względu, że no, nie da się tego oddzielić. Znaczy, nie da się oddzielić ciał leżących w buczy, w błocie, psa w tych kościach od tego, co planował rząd Tuska w tym obłąkańczym jakimś pomyśle całkowitej serwilizacji wobec Niemiec i Rosji. Śmiech mnie bierze. I czekanie na sojuszników. Tak. Ukraińcy nie są w NATO, a postanowili bronić każdego skrawka, tak. Co uratowało tak. Ich w wielu i względach. Nas. I nas. Przypuszczam, że nas również. Ale słuchaj, Polska przecież jako członek NATO lepiej położona względem Rosji niż Ukraina, no, otoczona z trzech stron. I my, znaczy ja też przejrzałem fora ukraińskie po tym, jak ta informacja też w internecie ukraińskim się pojawiła. I Ukraińcy śmieją się z tego planu. Mówią, że to byłaby natychmiastowa katastrofa. Naprawdę, ci, którzy te doświadczenia ukraińskie rozumieją, widzą, jaką katastrofę chciał nam zgotować rząd Tuska. Zwróciłeś dobrze uwagę na jedną kwestię na początku naszej rozmowy, że trzeba byłoby odbijać te właśnie, tereny. Przecież to jest niezwykle szedłeś trudne, z ukraińskim kosztowne. Wojskiem, jak to wojsko odbijało kilo, jak odbija przecież. Od maja mamy połowę września. Od maja trwa kontrofensywa ukraińska. Tak. Widać, jakie straty są ponoszone, również w sprzęcie. To pokazuje, że łatwo się oddaje, tak. Ale potem zdobywa krwią żołnierzy, rozpaczą ludzką, sierotami, wdowami i musisz polskie terytoria ostrzeliwać. Odbijanie tych ziem to są straty wśród ludności cywilnej. Kto miałby odbijać tę ziemię? Pan Koziej? Nie, pan Tusk, to, pan Rozenek, to jest szokujące. No, Koziej, Boga, szef BBN-u wczesny w 87 roku był w Akademii Sztabu Generalnego. Przypominam jeszcze jedną rzecz. Kiedy te plany przygotowywano, ich przygotowywano już nawet przed 2009, to elita polskiej armii zginęła w 2010 roku pod Smoleńskiem. Przepraszam, ale będę łączył te dwie sprawy. Komuś bardzo zależało na to, żeby wybić zęby polskiej armii członkowi NATO. Potem, żeby wybić podwójnie, czyli po prostu najpierw wymordować elitę wojskową, potem wprowadzić przez swoich agentów, takich czy innych, nie mówię tylko o agentach wpływu, nie mówię tylko o agentach bezpośrednich, to szersze tutaj używam określenia, a potem wprowadzić kolejny plan, przez który stalibyśmy się bezbronni. Drodzy państwo, no
jakkolwiek to nie zabrzmi, mam to gdzieś, jak krytycy i obrońcy Donalda Tuska sobie to usprawiedliwią, ale naprawdę, 15 października jedna z list wyborczych jest listą po prostu zdrajców, a może nawet dwie, bo przecież jeszcze mieli koalicjanta. Wstrząsające materiały. Ukraina w Polsce, Bucza na Lubelszczyźnie, Irpień na Białostoczyźnie i Podkarpacie jak Donbas. Można by taki scenariusz naprawdę śmiało wysnuć i o tym rozmawialiśmy z Wojtkiem Biedroniem. Bardzo serdecznie dziękuję. Portal w polityce.pl. Dziękuję państwu, zachęcam do pozostania z nami. Za chwilę następny program Gorące Pytania.